Wojtyłowie. Śladami rozmów z dawnych lat. Cykl podcastów przygotowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Odcinek 5. Homo Teatralis. Narracja kolejno. Doktor habilitowany Tomasz Graf, polski historyk, mediewista, badacz dziejów i kultury czasów nowożytnych, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Dominika Jamrozy, teatrolog. Międzywojenne Wadowice szczyciły się szeroką ofertą kulturalną. Istotnym elementem kulturowej panoramy miasta było z pewnością amatorskie życie teatralne, o wiele bogatsze niż dzisiaj. Przez długi czas najbardziej aktywnie działał teatr przy towarzystwie imienia króla Jagieły Jagiellonia, popularnie nazywanym Jagiellonką. Przedstawienia miały miejsce przy ulicy Mydlarskiej w kamienicy, która była siedzibą towarzystwa. Wystawiano też spektakle na głównej scenie miasta w Wadowickim Sokole oraz na scenie Domu Katolickiego. Spektakle urządzano także w innych miejscach, nawet w plenerze, głównie w Parku Miejskim. Swoich sił aktorskich próbowali dorośli, młodzież i dzieci. Teatr cieszył się w miasteczku nad Skawą wielką popularnością, również wśród żołnierzy 12. Pułku Piechoty. Do Wadowic przyjeżdżali z występami znani aktorzy i zespoły teatralne. W 1935 roku gościł w mieście Teatr Pilarskiego z Krakowa, którego gwiazdą była Wanda Siemaszkowa. Wystawiono wówczas dramat Maria Stuart. Dzięki przedstawieniom nawiązującym do dziejów antycznych albo do historii powszechnej i polskiej wyrabiał się gust miejscowej widowni, a ponadto ludzie otrzymywali mniejszą lub większą namiastkę treści, które funkcjonowały w powszechnym obiegu kultury polskiej i światowej. Oczywiście. Fenomen przedwojennych Wadowic wynika z dobrze ukierunkowanej, godnej uznania i szacunku ambicji mieszkańców wadowickiej inteligencji. Wrażliwość na sztukę wysoką z jednej strony inspirowała ich do zapraszania tu wspaniałych artystów, aktorów, muzyków, a z drugiej oddolnie, aktywnie działali w Wadowicach pasjonaci teatru. Występy profesjonalistów były punktem odniesienia dla lokalnego amatorskiego ruchu teatralnego. O tym oddziaływaniu zapewne warto tu również wspomnieć. Długa jest lista nazwisk pedagogów i reżyserów, aktorów, uczniów, urzędników, mieszkańców, współtwórców przedstawień amatorskich realizowanych w Wadowicach w pierwszych dekadach XX wieku. Jak mniemam, również pan profesor podziela tę opinię, że z tego grona należy wspomnieć o Stefanie Kotlarczyku, ojcu, oraz o jego synu, Mieczysławie. Stefan Kotlarczyk pracował w Sądzie Grodzkim w Wadowicach, ale jego największą pasją był teatr. Teatr zdominował jego życie i życie jego najbliższych. On tą pasją zarażał innych. Przez ponad 20 lat kierował kołem teatralnym działającym przy Towarzystwie Urzędników imienia króla Władysława Jagieły. Był reżyserem ponad 20 przedstawień. Pisał dla swojego zespołu scenariusze, dramaty. Dobór tytułów wskazuje na patriotyczny charakter tej działalności. Jak łatwo się domyślić, zapewne marzeniem ojca byłoby po nim jego syn Mieczysław, zaangażowany w wiele teatralnych przedsięwzięć, aktor, współreżyser, student polonistyki, objął stery Jagiellonki. Stało się jednak inaczej. Stefan Kotlarczyk zmarł w 1931 roku. W tym roku również Mieczysław ukończył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, a 5 lat później obronił doktorat poświęcony krytyce teatralnej Towarzystwa X-ów. Po powrocie do Wadowic powołał do życia amatorski teatr powszechny, działający przy Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. Kierował tą grupą przez 6 lat, do 1937 roku. Zrealizował wiele spektakli, m.in. Betlejem Polskie, Rydla, Balladynę, Kordiana Słowackiego, Zemstę Fredry, Achillei z Wyspiańskiego czy Pana Tadeusza Mickiewicza.
Ta działalność zapewne wpisywała się w jego pracę pedagogiczną, bowiem w latach 30. Kotlarczyk był w Wadowicach również nauczycielem. Uczył języka polskiego m.in. w gimnazjum ojców karmelitów oraz w kolegium Marianum na Kopcu. Młody Karol Wojtyła bywał na spektaklach reżyserowanych przez Mieczysława, a Mieczysław Kotlarczyk, który współpracował również z kołem dramatycznym w gimnazjum, widział występy Lolka. Prawdopodobnie w tym czasie, w połowie lat 30., nawiązała się relacja mistrz-uczeń. Dyskutowali o teatrze, o literaturze, co przerodziło się później w głęboką przyjaźń. Do tej historii jeszcze powrócę. Życie teatralne Wadowic, działalność Jagiellonki przywoływali w swoich wspomnieniach panowie Leopold Pacylt oraz Zbigniew Siłkowski. W ówczesnym czasie, ponieważ nie było radia ani telewizji, bardzo rozwinęła się działalność teatralna, amatorska. Na początku, o ile sobie przypominam, z moich dziecięcych lat, były dwie sekcje teatralne, a mianowicie jedna sekcja teatralna była przy tak zwanym Domu Żołnierza, a druga była przy Stowarzyszeniu Jagiellonia. Następnie były również inne zespoły teatralne przy Sokole. To był budynek, który nie tylko zrzeszał młodzież sportową, która chciała ćwiczyć, ale również miała zespół swój amatorski, teatralny. Poza tym było jeszcze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polski, która dawała przedstawienia o tematyce religijnej. Jak został wybudowany katolicki dom, tam była piękna sala, zwana Złotą Salą, w której była scena, galeria. I ten właśnie, to Stowarzyszenie Katolickie Młodzieży dawało różne sztuki o tematyce religii. Była Stowarzyszenie Czytelni Mieszczańskich, gdzie też była scena i też sporadycznie odbywały się tam jakieś, prawda, przedstawienia. Mogę szerzej omówić działalność Stowarzyszenia Jagiellonia z tego tytułu, że tam brałem udział od roku gdzieś 1920, 23, 24. I wtedy graliśmy szereg sztuk tam, bardzo chwytające publiczność, ponieważ to były sztuki bardzo ładne, jak Kościuszko pod Racławicami, Betlejem Lucjana Rydla, Chata za wsią, Młynarz i jego córka, Pan Burmistrz z miasta Kozłowic i szereg innych pomniejszych jakichś takich sztuk. Reżyserem tego stowarzyszenia, tego zespołu amatorskiego był Kotlarczyk, ojciec Mieczysława Kotlarczyka, dyrektora Teatru Rapsodycznego w Krakowie. To był człowiek, który miał bardzo duży talent reżyserski. Wszystkim potrafił nie tylko sam zagrać w sztuce, ale poprowadzić zespół, który nawet był dość duży. Czego by się pan nie chnął, to wszystko przez te sceny się przewinęło. A więc tak patrząc na nasz klasyczny narodowy program i klasyczny program teatru antycznego, no to właściwie, proszę pana, niczego tu się nie musimy wstydzić. To wszystko, jak było wystawione. Jedne rzeczy były bardziej udane, drugie mniej. Ale ważne było to, że olbrzymia część społeczeństwa próbowała tego smakować, proszę pana. To miało znaczenie dla kształtowania przyszłego oblicza inteligenta wychodzącego z tego środowiska. Karol Wojtyła już jako dziecko przejawiał zdolności aktorskie, co widoczne było podczas zabaw na podwórku i w domu. Wiadomo,
że kiedy jego przedwcześnie zmarły w 1932 brat Edmund został niedługo przed śmiercią wiceordynatorem szpitala w Bielsku, Karol przy okazji odwiedzin organizował pacjentom wraz z bratem mini przedstawienia, aby choć na chwilę rozweselić ich w trudnym okresie choroby. Z biegiem lat teatr stawał się jego pasją. Był aktywnym członkiem szkolnego kółka dramatycznego, które w jego czasach działało pod opieką profesorów Forysia i Hanusiaka. Pierwszy raz na forum szkolnym wystąpił w maju 1935 roku jako 15-letni chłopiec, grając w sztuce Leona Mazura Ułani księcia Józefa. W kolejnych latach, nierzadko współreżyserując przedstawienia, wcielał się m.in. w postaci Zygmunta Augusta w spektaklu pod tym samym tytułem na bazie dzieła Stanisława Wyspiańskiego, Hajmona w Antygonie Sofoklesa, Gucia w Ślubach Panieńskich Aleksandra Fredry, Kirkora w Balladynie Słowackiego i głównego bohatera w Kordianie pióra tegoż autora. Zagrał także główną rolę w nowym Don Kiszocie Aleksandra Fredry. Niektóre z tych sztuk były wystawiane z okazji uczczenia najwyższych władz państwowych, na przykład Zygmunta Augusta przygotowano w związku z imieninami prezydenta Ignacego Mościckiego. Warto zaznaczyć, że młodzi aktorzy bardzo angażowali się w samodzielne tworzenie scenografii, która nie zawsze była im posłuszna. Zdarzało się bowiem, że w czasie spektaklu zrobiona z tektury kolumna dorycka spadała na scenę podczas monologu aktorki. Szczególnym przedsięwzięciem był spektakl oparty o pieśń świętojańską o Sobótce Jana Kochanowskiego i psalm 64 Mikołaja Gomułki. Młodzi aktorzy, ubrani w stroje wieśniaków, siedzieli w wozach drabiniastych, w których przejechali przez całe miasto do parku, gdzie pieśnią i tańcem wprawili w zachwyt zebraną publiczność. Partnerkami Lolka na scenie były m.in. znana późniejsza aktorka Halina Królikiewicz-Kwiatkowska, Kazimiera Żakówna czy też Ginka Ber. Szkolne koło dramatyczne grało nie tylko w wadowicach, a młodzi aktorzy wyjeżdżali z występami gościnnymi do Andrychowa, Kent i Bielska, zbierając pochlebne recenzje publiczności i lokalnej prasy. Po latach jego znajome i znajomi podkreślali pewność siebie młodego Wojtyły na scenie, umiejętność wejścia w rolę, dykcję i szczególną kulturę słowa. Również Ojciec Święty w czasie spotkania z mieszkańcami Wadowic w 1999 roku nie tylko wspominał swoje koleżanki ze sceny, ale potrafił nawet po tylu latach zacytować z pamięci fragment Antygony Sofoklesa. Karola Wojtyłę i wspólne amatorskie spektakle teatralne wspominały jego sceniczne koleżanki, panie Halina Królikiewicz-Kwiatkowska i Kazimiera Żakówna. Kontakty nasze z męskim gimnazjum, jeśli idzie o teatr amatorski, szkolny, były ogromne. Od samego początku tworzyliśmy razem spektakle pod reżyserią profesorów polonistów. Ja osobiście pamiętam najlepiej jednak profesora Hanusiaka, który wyreżyserował w tym naszym kółku dramatycznym, do którego należało zarówno uczennice gimnazjum żeńskiego, jak i uczniowie gimnazjum męskiego, więc on wyreżyserował parę sztuk, w których ja byłam zatrudniona jako, no powiedzmy to, aktorka. W Antygonie pamiętam niewiele osób, które brało udział, nie mam żadnego zdjęcia z tego. Pamiętam tylko, że premiera odbyła się w Sokole. Rolę tytułową kreowałam ja. Przypuszczam, że byłam w 5. albo w 6. gimnazjalnej. Może w 5. Hajmona, syna Kreona, grał Karol Wojtyła, a główną postać Kreona grał taki aktor, który się nazywał Kulesza. Ismenę, moją siostrę, grała śliczna Kazia
Żakówna. Przewodnika chóru grał Zbyszek Siłkowski. Brałam udział w przedstawieniach szkolnych, gimnazjalnych. To było kółko amatorskie. I grałam w kilku rolach. Przypominam sobie, skoro zaproponowano mi rolę Barbary Radziwiłłównej, byłam bardzo podenerwowana, a tym więcej, że dowiedziałam się, że rolę Zygmunta Augusta będzie odtwarzał Karol Wojtyła. Wydawało mi się, że absolutnie nie podołam temu zadaniu i że ja przy takim aktorze jak Karol to nie mam szans i może się nawet mogę skompromitować. To był człowiek, który miał pewność siebie na scenie, jakąś swobodę poruszania się, no i w ogóle talent aktorski. A ja nie miałam tego talentu, może miałam trochę tej urody i może z tego względu mnie, że tak powiem, chcieli koniecznie, żebym tą może Barbarę zagrała. I dlatego przypominam sobie, jak ciężko wychodziły mi niektóre sceny, kiedy trzeba było pewne okazać tą miłość do swojego męża, to oddanie, no zagrać w końcu jakoś możliwie rolę żony i kochanki i to uczucie okazać, no ale w końcu jakoś to poszło. W każdym razie przedstawienie odniosło wielki sukces, jak na taką mieścinę w Wadowice. W sztuce Baladyna grałam Alinę. Przypominam sobie mój ubiór. Prosty, sukienka, bluzeczka i spódniczka i moje ten czas bardzo ładne dwa warkocze. Z tekstu przypominam sobie słowa piosenki, które śpiewałam. Mój miły, złoty wielki pan, mojemu miłemu niosę malin dzban, bo on woli mój kochanek taki pełen malin dzbanek niż zbożowy łan. Rolę Kirkora w sztuce Baladyna grał Karol Wojtyła, a rolę Baladyny koleżanka moja Halina Krójkiewiczówna. Ona naprawdę się nadawała do odtworzenia tej roli. Była to taka osoba bardzo energiczna, z temperamentem, więc odniosła naprawdę sukces. A jeśli chodzi o moją osobę, to rolę Aliny chyba też odegrałam dosyć dobrze, jako takiej skromnej siostry, pełnej wdzięku i skromności. W sztuce Antygona główną rolę grał Karol Wojtyła, koleżanka Królikiewiczówna Antygony, a ja Ismenę. W każdym razie po tych kilku przedstawieniach, które żeśmy odegrali w Sokole, przyszłam do szkoły po kilku dniach. Była lekcja języka polskiego. Naszym wykładowcą był profesor Hanusiak. Więc jakie moje było zdziwienie, jak wobec całej klasy z wielkim uznaniem powiedział: no, panno Kaziu, świetnie, wspaniale, pani się tylko nadaje na deski teatralne i musi pani to kontynuować. Z premierą Balladyny Juliusza Słowackiego, przygotowaną przez teatralne koło gimnazjalne, wiąże się ciekawa historia.
Premiera ta odbyła się 14 lutego 1937 roku. Jednak przed tą ważną dla młodych aktorów datą miało miejsce bardzo stresujące dla nich wydarzenie. Uczeń, grający rolę von Kostryna, nie mógł wziąć udziału w spektaklu. Przedstawieniu, nad którym młodzi pracowali od dłuższego czasu. Tę dramatyczną dla nich sytuację uratował Karol Wojtyła, który świetnie zagrał dwie postaci, swoją, Kirkora, oraz w ramach Nagłego Zastępstwa rolę von Kostryna. Tak wspominała postawę Karola Wojtyły spektakl pani Halina Kwiatkowska, która w tym przedstawieniu kreowała tytułową rolę. Przypomnijmy, świętej pamięci Halina Kwiatkowska była wybitną polską aktorką, pedagogiem, reżyserem, autorką książki oraz monodramu, w którym dzieliła się swoimi wspomnieniami o wieloletniej przyjaźni z papieżem Polakiem. Karol był obsadzony wyłącznie jako Kirkor, ale ponieważ był to chłopak genialny, obdarzony wspaniałą pamięcią i talentem aktorskim, także w przeddzień on przejął rolę Kostryna, bo można było tak zrobić, że powiedzmy Kirkor wyjeżdża na wojnę, a Kostryn przyjeżdża do tego pałacu. Myśmy tam jakąś jedną scenkę jakoś tak zmontowali. Także po wybyciu Kirkora ze sceny, kiedy on ginie na tej wojnie, rolę jego przyjął, troszeczkę się przecharakteryzowując Lolek Wojtyła. Lolek, wszyscyśmy go tak wtedy nazywali. I zrobił to znakomicie. Nie pomylił żadnej sytuacji, nie pomylił żadnej kwestii. Także to przedstawienie pod tym względem się udało. Natomiast pod innym względem nie bardzo. Mianowicie, jak wiadomo, Balladyna jest tragedią Słowackiego długą, w pięciu aktach. I to trwało i trwało w nieskończoność. Także to przedstawienie nasze trwało 7 godzin. I tylko nieliczne niedobitki dotrwały do końca, bo to studenci, uczniowie uciekali do domu, bo ich to w końcu nudziło. Kilka miesięcy przed maturą Halina Królikiewiczówna wraz z Karolem Wojtyłą i przyjaciółmi podziwiali spektakl słynnej aktorki i recytatorki utworów poetyckich Kazimiery Rychterówny. Po zakończeniu przedstawienia poszli do niej za kulisy i poprosili, aby aktorka została jurorką międzyszkolnego konkursu recytatorskiego. Gwiazda zgodziła się. Halina wybrała interpretację Deszczu jesiennego Leopolda Staffa, a Karol bardzo trudny utwór Prometidion Norwida. Wygrała Halina, zdobywając nagrodę książkową. Pamiętam tylko Karola Wojtyłę, a pamiętam go dlatego, że on recytował Prometidiona Norwida. Norwid w ogóle jest trudnym poetą dla dojrzałego człowieka, co dopiero dla 17-letniego chłopca i co dopiero taki właśnie poemat, jakim jest Prometidion. Ja byłam zupełnie olśniona. Tu mogę powiedzieć o sylwetce Karola, który tak jakoś się już zaczął rysować wtedy. Wszystko, co on robił później w Teatrze Rapsodycznym, czy wtedy w Teatrze Szkolnym, to było bardzo zawsze głęboko przez niego przemyślane. Bardzo jego własne. Zdawałoby się jak gdyby toporne, bo on nie ulegał modzie, której głównym atrybutem wtedy była egzaltacja. On mówił, no, można by zaryzykować intelektualnie. On miał już zadatki na tego wielkiego intelektualistę. Młodzież gimnazjum przygotowywała z zapałem te szkolne spektakle, żyła próbami, ich prezentacją. Pedagodzy dbali o kulturę żywego słowa. Jeździli z młodzieżą do Krakowa, by podziwiać na deskach teatru imienia Juliusza Słowackiego wspaniałych polskich aktorów. Były to spektakle na wysokim poziomie artystycznym, adresowane właśnie do tej grupy odbiorców.
Jak wspominała pani Halina Kwiatkowska, po przedstawieniach młodzi żywiołowo dyskutowali, dochodziło do sporów, podczas których w argumentacji podpierali się lekturą fachowej literatury i prasy. Pamiętam wyjazdy do teatru, do Krakowa. Grali najwięksi aktorzy, to były przedstawienia znakomite i myśmy z tych Wadowic pociągiem jeździli i pociągiem wracali. I pamiętam, jak byliśmy na Baladynie. Siedziałam w loży razem właśnie z Wojtyłą i patrzyliśmy na ten spektakl, w którym żeśmy grali. A potem, po latach, kiedy mój kolega Lolek Wojtyła został wielkim papieżem, ja w tej samej loży siedziałam i patrzyłam na jego sztukę, którą napisał jeszcze zanim został papieżem, młodzieńczą sztukę, która była grana na tej właśnie scenie, a ja z tej samej loży na nią patrzyłam, kiedy była wykonywana sztuka obecnego papieża. Jak można przypuszczać, pani Halina Kwiatkowska, wspominając tę chwilę, miała na myśli prezentację jednego z dramatów Karola Wojtyły, sztuki pod tytułem Brat naszego Boga, tekstu poświęconego postaci żyjącego na przełomie XIX i XX wieku Adama Chmielowskiego, malarza, teoretyka sztuki, człowieka, który wybrał powołanie w służbie Bogu i ludziom, założył zgromadzenie Albertynów i jako brat Albert pomagał biednym i chorym. Premiera światowa tej sztuki odbyła się 13 grudnia 1980 roku na deskach teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, w reżyserii Krystyny Skuszanki z muzyką Krzysztofa Pendereckiego. Postać brata Alberta była Karolowi Wojtyle bliska, także w momencie wyboru jego własnego powołania. Potem, po latach, w homilii wygłoszonej przez biskupa Wojtyłę w Igołomi w styczniu 1967 roku, przyszły papież porównywał życie brata Alberta do 3 godzin ewangelicznych. Pierwsza dotyczyła czasu młodości i studiów na Puławach, zaangażowania w powstanie styczniowe. Druga obejmowała czas pracy twórczej, malarstwa, zagranicznych studiów, podróży. I trzecia, doświadczenie trudne, bolesne, kiedy artysta odkrył swoje powołanie. 22 czerwca 1983 roku podczas mszy na krakowskich błoniach Jan Paweł II ogłosił brata Alberta Chmielowskiego błogosławionym, a 6 lat później, w listopadzie 1989 roku, dokonał jego kanonizacji w Rzymie. Wróćmy jeszcze na moment do Wadowic, do lat 30. minionego stulecia. Młodzież angażowała się nie tylko w spektakle szkolne, ale także w te organizowane przy parafii, na scenie Domu Katolickiego. Karol, aktywny działacz Sodalicji Mariańskiej, a później jej prezes, często współreżyserował te spektakle przy pomocy księdza doktora Edwarda Zachera oraz Józefa Titza, twórcy kompozycji muzycznych i nauczyciela języka niemieckiego. W roku szkolnym 1935-36 Sodalicja organizowała m.in. przedstawienie ku czci świętego Stanisława Kostki i pomagała przy uroczystej akademii ku czci Matki Bożej. W 1936 roku wystawiono z kolei wspólnie z żeńską Sodalicją fragmenty Nieboskiej Komedii. Do historii przeszło wspaniałe przedstawienie w 1937 roku Apokalipsy świętego Jana. Ponoć monolog Karola Wojtyły w roli Jana Ewangelisty wywarł ogromne wrażenie na publiczności. Tuż przed maturą młody Wojtyła zaangażował się jeszcze w przedstawienie Judasz Skariotu na bazie dzieła Karola Roztworowskiego, o czym wspominał w liście pisanym do Mieczysława Kotlarczyka w listopadzie 1939 roku. Wadowickie obchody uroczystości Chrystusa Króla oraz swoje zaangażowanie wspominał po latach profesor Józef Titz. Doktor Zacher urządzał tam, w ten czas był już tam koło kościoła, dom katolicki, no, i w tym domu
urządzano uroczystości. W ten czas była bardzo uroczyście obchodzona, bo obchodzone święto Chrystusa Króla. Wypadało ono w ostatniej niedzieli października. Więc zgłosił się do mnie ówczesny proboszcz, duchownik. No, panie profesorze, jak pan dla świata, to niech się pan i dla pana Jezusa coś. Więc niech pan przygotuje akademię na rzecz Chrystusa Króla. Więc owszem, naturalnie wziąłem tekst z kantyku gregoriańskiego, taki motyw, który mi odpowiadał, i na tym tle napisałem na sześciogłosowy chór mieszany. To taki potężny chór, sześciogłosowy, ćwiczyliśmy. Mieliśmy kolosalne powodzenie, bo to brzmiało potężnie. Sześciogłosowy chór młodych głosów. Ale to był jego zbiorowy, on śpiewał oczywiście chór. Ale potem przyszło solo. Mianowicie doktor Zacher napisał rodzaj, mogę to nazwać, takie sztuki o świętym Janie od Apokalipsy. Na tle Apokalipsy napisał właśnie taki, powiedzmy, scenariusz, tak powiem, a mnie prosił o napisanie ustępu muzycznego. Tam przychodziły chóry aniołów, żeńskie czy głosowe. A Lolek był świętym Janem. Po wspaniale zdanej maturze Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z ojcem przenieśli się do Krakowa i zamieszkali w domu należącym do rodziny Kaczorowskich przy ulicy Tynieckiej 10. Wojtyła studiował pod okiem wybitnych profesorów. W tym czasie pisał poezję, prezentował ją w gronie przyjaciół publicznie. Tak wspominała czas studiów pani Halina Kwiatkowska. Kiedy on się przeniósł zaraz po maturze do Krakowa i tutaj z 38 na 39 rok myśmy studiowali razem polonistykę. Z tego okresu pamiętam go oczywiście lepiej, bo to jest bliższe w czasie. Mianowicie tu, kiedyśmy się oboje zapisali na polonistykę, to zapisaliśmy się również na studium słowa, tak się to nazywało, które było prowadzone przez profesora Dobrowolskiego na UJ-cie. Bardzo żywo też uczestniczyliśmy w takich wieczorkach poetyckich, na których właśnie Karol Wojtyła występował w podwójnej roli. Raz jako poeta i wykonawca swoich wierszy, jak również jako wykonawca i wierszy kolegów. Bardzo się tam wyżywał organizacyjnie mój mąż, Tadeusz Kwiatkowski, i nawet to czasem przynosiło dochody, jeżeli to te wieczorki się odbywały na przykład w Filharmonii w sali tak zwanej Błękitnej, gdzie mam do dzisiaj dnia mam afisz z tego programu poetyckiego. Wstęp po 29 i po 49 groszy, więc to troszeczkę pieniędzy przyniosło. Pamiętam doskonale, jak się chłopcy dzielili tymi pieniędzmi, to poszli za to wszystko do Miodosytni, a Karol Wojtyła powiedział, że nie pójdzie. Jemu dali 2 złote i on bardzo szczęśliwy tymi 2 złotymi poszedł do domu. Wspomniany wieczór poetycki w sali Błękitnej Krakowskiego Domu Katolickiego, obecnie Filharmonii Krakowskiej, odbył się 15 października 1938 roku i nosił tytuł Drogą Topolowy Most.
Na owym pierwszym roku studiów Karol Wojtyła podjął współpracę z założonym przez doktora Tadeusza Kudlińskiego Studio 39, działającego w ramach krakowskiej konfraterni teatralnej. Zagrał w Kawalerze Księżycowym Niżyńskiego, wystawionym 7 czerwca 1939 roku na dziedzińcu Kolegium Nowodworskiego UJ z okazji Dni Krakowa, a potem jeszcze w sierpniu z okazji zjazdu legionistów. Wojtyła wystąpił w roli zodiakalnego byka. Studia przerwała II wojna światowa. Stosunkowo szybko młody Karol Wojtyła podjął się ciężkiej fizycznej pracy. W kamieniołomach na Zakrzówku, a następnie w zakładach chemicznych Solwaj. Musiał utrzymać ojca, siebie. Chciał uniknąć wywózki do Rzeszy. Od 1940 roku ze swoimi przyjaciółmi ze studiów pracował z legendą polskiego teatru, z aktorem Juliuszem Osterwą. Pochylali się nad tekstami m.in. Szekspira, Norwida, Żeromskiego. 18 lutego 1941 roku umarł ojciec Karola Wojtyły, Karol Wojtyła senior. Podporą dla młodego człowieka była modlitwa i wsparcie przyjaciół. Początkiem lata 1941 roku do Krakowa dotarł Mieczysław Kotlarczyk z żoną Zofią. Zaproszeni przez Karola Wojtyłę zamieszkali z nim przy ulicy Tynieckiej 10. Wcześniej panowie ze sobą korespondowali, a listy – zapis wizji przyszłego teatru w Polsce, teatru chrześcijańskiego, narodowego, przekazywała im Halina Królikiewiczówna. 22 sierpnia 1941 roku podczas spotkania programowego swą okupacyjną działalność zainaugurował krakowski teatr nasz, Teatr Słowa, po wojnie nazwany Rapsodycznym. Zespołem kierował, spektakle reżyserował dr Mieczysław Kotlarczyk. Ta działalność wpisana była w pracę katolickiego podziemnego ugrupowania Unia. Zespół tworzyli Danuta Michałowska, Halina Królikiewiczówna, po mężu Kwiatkowska, Krystyna Dębowska, po mężu Ostaszewska, Mieczysław Kotlarczyk oraz Karol Wojtyła. Rapsodycy prezentowali swoje spektakle w konspiracji. Grupa młodych ludzi działała nie z bronią w ręku, nie na froncie, ale walczyła z okupantem słowem, zakazanym wówczas polskim słowem. Pierwszym spektaklem grupy był Król Duch Juliusza Słowackiego. Premiera odbyła się 1 listopada 1941 roku w mieszkaniu państwa Dębowskich przy ulicy Komorowskiego 7 w Krakowie. I kolejno Beniowski Słowackiego, hymny Kasprowicza, Godzina Wyspiańskiego, portret artysty Norwida, Pan Tadeusz Mickiewicza oraz Samuel Zborowski Juliusza Słowackiego. Pracowali jeszcze nad Miłosierdziem i Strasznymi Dziećmi Karola Huberta Roztworowskiego. Premiery te nie odbyły się z powodu działań wojennych. To był teatr wspaniałej interpretacji tekstów, bezgestyczny, z symboliczną, minimalistyczną scenografią. W pamięci aktorów, przyjaciół zachowały się wyjątkowe wystąpienia, role Wojtyły. Bolesława Śmiałego w Królu Duchu Słowackiego czy księdza Robaka w Panu Tadeuszu Mickiewicza. W październiku 1942 roku Karol Wojtyła, nie rezygnując z pracy w Solwaju i w podziemnym teatrze Kotlarczyka, wstąpił do tajnego krakowskiego seminarium duchownego. Zanim to się stało, odbyła się długa rozmowa, próba przekonania go, by zrezygnował ze swojej decyzji. Rozmowa była przeprowadzona przez Mieczysława Kotlarczyka i Tadeusza Kudlińskiego. Karol Wojtyła jednak zdania nie zmienił, ale uczestniczył w pracach teatru aż do połowy 1943 roku. Jego ostatnią rolą była tytułowa postać dramatu Samuel Zborowski Juliusza Słowackiego. Sztuka teatru, dramat, poezja były bliskie kapłanowi, biskupowi, metropolicie Karolowi Wojtyle. Z wieloma swoimi przyjaciółmi, rapsodykami, ich rodzinami utrzymywał stałą relację. Wspierał zespół duchowo, bywał na premierach, pisał pod pseudonimami recenzje, teksty te publikował w Tygodniku Powszechnym. Uczestniczył m.in. we wmurowaniu puszki z dokumentami założycielskimi wybudowanej przez nich sceny,
Dziś sceny kameralnej Starego Teatru przy ulicy Starowiszlnej 21 w Krakowie. Odprawiał msze święte z okazji rocznic zespołu. Teatru, który po przeszło 25 latach działalności został zlikwidowany. Zlikwidowany w 1967 roku, ponieważ ta wizja, wizja dyrektora Kotlarczyka, nie wpisywała się w ówczesny program i politykę kulturalną władz. Mieczysław Kotlarczyk nie doczekał wyboru konklawy w październiku 1978 roku. Zmarł kilka miesięcy wcześniej. Kardynał Karol Wojtyła pożegnał swojego przyjaciela 25 lutego 1978 roku na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Było to bardzo wzruszające pożegnanie. A swoim teatralnym doświadczeniem, swoim talentem papież Polak dzielił się z nami. Pamiętamy jego homilię, to w jaki sposób je do nas kierował, jak do nas mówił. Pamiętamy jego świadomość gestu, umiejętność operowania głosem, skupienia uwagi na tym, co istotne. Ludzie sztuki i kultury, ludzie sceny zawsze byli mu bliscy. Spotykał się z nimi wielokrotnie w Krakowie, zapraszał do Pałacu Biskupiego przy ulicy Franciszkańskiej 3, dzielił opłatkiem, pielęgnował przyjaźnie, głosił rekolekcje. Był otwarty na ich wrażliwość. Rozumiał to środowisko. Najbliższych, już później jako biskup Rzymu, zapraszał do Watykanu, do Castel Gandolfo. 4 kwietnia 1999 roku Jan Paweł II ogłosił list do artystów. Ogłosił go w niedzielę wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego. Napisał jeden z najwspanialszych esejów o sztuce i roli tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych epifanii piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej. Padają w nim słowa. Kto dostrzega w sobie tę Bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne, powołanie poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza, architekta, muzyka, aktora, odkrywa zarazem pewną powinność. Nie można zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać, ażeby nim służyć bliźniemu i całej ludzkości. Napisał te słowa Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, rapsodyk słowa odwiecznego. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu przygotowanego przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kolejnymi audycjami.